Siemanko, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpi. Witam was w czwartym odcinku z Assassin's Creed Liberation wersji HD. I może od razu przejdziemy do misji fabularnej. Jak już widzę, to od razu tak się będzie rozciągała ta misja. Ale jeszcze chyba skrzynkę sobie pozwolę zabrać. Tylko uda mi się ogarnąć po prostu trasę do niej. Okay. O, ładnie. Tak chciałem, żeby nasza Ewelinka skakała mniej więcej. Ale tu możesz. O, nic. Chciałem tylko tą skrzynię wziąć i nic więcej. Możesz nawet pływać, pozwalam ci. Jak my przyszliśmy, mogą pływać, to i ty też. Dobra. Ładnie. Tu się skrzynka nieźle skampiła. Ale dobra, dobra, dobra. Kamera się zbugowała. Oczywiście musiała to zrobić. Zaraz. Jak się dostać z powrotem? Dobra, to tak. A zaraz się dowiemy, spokojnie. I zaczniemy robić misję fabularną. Zobaczmy, co teraz nas wciągnie. Jakaś tam Agata. Jak się nazywa ta osoba, która tutaj zamieszkuje te dżungle. Agat. Może to jest Agaton? Nie wiem. Pomóż mentorowi wybiec z przyszłości? Z przeszłości, przepraszam. Aha, okej, okay, dobra. Czaję. Agate, you wrote of the enemy? Yes. Deep in the bayou, a dangerous imposter spreads real roots. He calls himself François Macandal, my own mentor. The leader, the priest, the brother, to whose cause I devoted my life. He was put to death by fire. I failed to prevent it. Who is this imposter, and what are his affiliations? This you will need to uncover. But first, preparations. François Macandal was an expert in poisons. This blowpipe was his. A fine weapon. A single dart blown from a distance will fell a man. You may use this to your advantage, if you approach in stealth. A więc stąd się te dmuchawy wzięły, z Liberation i potem to przeszło na Black Flaga, no wszystko już jasne w sumie. Aha, tak, tak, dmuchaweczka. Jep, szło. Dobra, mam się wspiąć bliżej drzewa. Okej, okay, no to się wspinamy, nie? Taki trochę mamy trening bojowy. Dobra. Teraz tutaj. Taka trochę dmuchawa w wersji Assassin's Creed 2 z ukrytym pistoletem. Tak to działa niestety, tak trochę wolno. O, tu można też tak strzelać. I to było tyle? No i nawet tą misję zrobiłem na spontanę. Po prostu nie patrzyłem nawet, co mam zrobić jako cel opcjonalny, tylko po prostu z beczki idę. Nieźle. Teraz do tego Agatę mam się dostać na sam szczyt. Okej, okay, dobra. Nie ma sprawy. O, jest drabina. Wiesz, drabina jest dla cioty w tej grze. Tak, bądźmy sobie szczerzy, ale się dostałem na nią, więc się obraziłem samego siebie. Tak przy okazji. Dobrze. Dobra, jesteś tu. Aha, mamy wszystko, dobra. Zdobądź podobną. Co? To muszę to przetłumaczyć dobrze. Czemu mam spadki? Mam znaleźć jakiś podobny element
baju w jakiejś bazie. Tyle wiem. The false Macandal gathers followers. They attempt to overtake smuggling operations on the bayou. To finance what, I cannot say. There is a smuggler, a woman named Elise Lafleur. She knows every bog and tangle of the swamp. Perhaps she could be persuaded to help. I'm sure I can motivate her. Good. When you get to Macandal, use your darts to approach. But remember, you will need to complete your mission using more direct means. Ok. Świetnie. Teraz jak mam zacząć tą misję? Pewnie znowu skoczyć do osianka. Nie? Pewnie. Skąd ja to mogłem wiedzieć? Teraz dalej trzeba będzie już pomyśleć. Ale damy radę. Ewelenka twarda dupa da radę. Za wszystkim. Tak szczerze mówiąc, jak nagrywam tego Liberation, to jest taka miła kobieca odmiana asasyna po męskim Arno. Tak się przyjemnie mi w to gra. Czy przyjemnie też mi się gra w Unity, oczywiście. Nie powiem, że nie, tylko po prostu czuję taką elastyczność w tej grze, że nie ma tu nic trudnego. Chociaż teraz mamy tu takiego... To jakiś mamy cel opcjonalny? Sobie zobaczę. Ale pewnie muszę w mapę zajrzeć, nie? To tam pisze chyba zazwyczaj. Aha, na razie nic nie mamy. Tylko mamy iść do tego przemytnika. Zamienimy to w taki sposób, że już tu zaczniemy się wspinać. Lepiej wspinać się niż biegać, bo to trochę słabe wtedy jest. Podejście do misji. O kurde, Albin prawie wpadł do wody. Na szczęście mi się nic magiczniejszego nie stało. Szkoda, że tu nie da się kłócać, no. Jak w Assassinie Unity, no po prostu tego brakuje. I w Rogue też tego będzie brakować. We offer two choices. You give up the river? Or we take the river. You suffer before you die. Three choices, then. You dare threaten me? You bracket-faced parasite, I've no more claim here than the dung beetles. You'd best heed the lady. We have you outnumbered. Look around, old man. Your hired hands will flee at the first sign of trouble. Aye, but the lady's temper alone could take on an army. And the swamp is no friend of yours. Teraz tak, skoro już to osiągnęliśmy, teraz trzeba... Okej. Okay. Teraz trzeba uważać. O, jest. Okej, okay, zrobiliśmy. Tego trzeba będzie jakoś zabić. Po cichu, w ukryciu. Nie? A tego z powietrza zdejmiemy. Choć tu jeszcze widzę punkt widokowy. Tylko on jest gdzieś wyżej bardziej. Tam mamy. Aha, tu jeszcze mamy grę na czas, o kurde. Bo uważać, żeśmy nie przegięli sprawy. Tam jest. To wiemy, jak będziemy działać. Przynajmniej. A co jest? Nie. A walczymy. O! Ładnie, ładnie. Yes, good. Who the hell are you? A fine display of gratitude. I'm no enemy, if that's what you fear.
I fear nothing. My name is Aveline. I seek the leader of these men. He calls himself François Macandal. You seek him? To what end? A final one. Ah, then you are my kind of woman. Name's Roussillon. My partner in crime is Elise. Though I've heard her called otherwise. Will you help me find their base? No one knows these waters as you do. In return, I'll restore your control of this territory. We've invested years of work in this camp. Why would we need your help? Four reasons, right there. Would you not prefer to move your wares freely? If you think there's only one base, you really do need me. Those louts are spread out thin as swamp gas. It's settled then. Elise will help you find the blighters. Okay. No, zrobione, 900 należą nam się, ale najpierw tak, zrobimy skrzynkę. Widzę, że jest niedaleko nas, co to było? Na górę trzeba będzie się dostać w takim razie, jak inaczej się nie da. To jak do cholery się tu dostać? Tu się nie dostaniemy, tu też pewnie nie, to jak? Czyż tam? Kurde. Kiepska sytuacja. Tutaj. Jak ja mam po tą skrzynię się dostać? Jak tu się nie da spiąć? No skrzynia jest tam na górze, ewidentnie. Tylko kurde jak? Żaden moment. Nie. Zatem nie mogę wybiec. A chciałbym na przykład. To trochę kiepska sytuacja dla nas. Coś muszę skombinować. Zaraz, przecież widzę tam gałąź. Po co się ona chyba tam jest, nie? Nie jumpaj tak. O, i dobra. Nic. Teraz już wiemy, jak się dostać po skrzynkę. Okej. Pomyśleliśmy chwilę i się udało. Okej. Teraz czy jest jakiś sposób na powrót? Jest. Dawa rada. Dzielna kobieta. A teraz może coś od ciebie kupimy, jeśli można. Jeśli jest po co. Jest wrzutkę. Mamy bomby dymne. O, to mamy taki grawerowany zegarek. Wydaliśmy kasę, przecież zbieramy i tak skrzynki, mamy dużo kapłów, no już mamy, no za okrągleniu 12 tysięcy, no to nie narzekam na brak kasy, a już tym bardziej w Unity, gdzie mamy chyba 250 tysięcy, to jest kurde już pogrom z tą kasą. Ale jak teraz się dostać tutaj? Sobie przecież mamy ten punkt w końcu. To teraz pomyślimy, może. Kurde, nie tu! Evelyn, kurde, nie denerwuj mnie. Tu trzeba się dostać. Nie możesz się dostać, serio? Faktycznie się ona tu nie może dostać. Jak? Moment, trzeba być to przyjrzeć jakoś. Ale tu mam punkt widokowy. Przecież muszę się jakoś tu wspiąć. Jest jakiś sposób. No nie żartujcie sobie, że to jest tylko tak dla ozdoby. To drzewo. Jak można się tam nie dostać? Tylko nie czaję. Zaraz przemyślimy to. O! Było blisko, ale się nie dostałem na wszystko.
dostanę się tam. Co? Tutaj. Z tym punktem widokowym. Dziwne, coś musi być nie tak, zbugowane coś jest. No jest tu z tą ścianą, no ewidentnie, czyli tu jest na 100% ten punkt widokowy. Tylko jak się mam do niego dostać, no o to mi tylko chodzi. Jak się nie dowiem, a ja nie odpuszczam sobie tak łatwo. A moment, coś mamy. Aha. Lol. Czemu się nie mogę tam dostać? Zaraz odkryjemy. Może jest jednak coś, co mogłem pominąć. A jest, dobrze, no. Okej, pokręciłem się trochę, bo warto było się pokręcić. Znalazło się. Git, pięknie. Dobra. Tutaj, tu synchronizujemy się z punktem. Nie, jeszcze nie tu, czyli będzie trzeba się wyżej dostać. Pewnie też nie. Zakładam. Taki tam skaczesz, Evelyn! Kurde, porąbało cię już całkowicie. Czekaj, zrobimy to tak. O! Stara metoda działa. Asasyńska metoda. O kurde, wysoko. Żebym się nie zabił kiedyś. Poważnie. Ile ty masz odwagi? Się wspinałeś na to. To jest kurde chyba większe drzewo niż w Assassin's Creed 3, poważnie. Czemu nie mogę się dalej dostać? A? Ale dziwnie. Ale dziwnie. O, idzie. Tak musiało pójść. Kurde jak wysoko. Tragedia. No dobra. Synchronizacja, nie? Się wydawało, że tak wysoko. A nie, jednak tak wysoko jest. Okej, dobra. Odświeżone. Tu widzę, że możemy coś odbudować. Chyba 500 pewnie, no to odbudujemy, czemu by nie. Niech się wioska rozwija. O, 500 na odbudowę. Co to tam? No i git. Dobra, tu widzę, że mamy łódkę, czyli taki transport. Może go wykorzystamy, dlaczego by nie. Pamiętamy z Assassin's Creed 2, Brotherhood i Revelations. Aha, dlaczego ty opuściłaś to? Aha, bo ja mam trzymać RT, dobra. Nie, trochę się zmieniło, widzę, w tym systemie. Tak trzeba było spamić i spamić. Teraz to fajnie to wygląda. Ja po prostu testuję łódź. Mini łódź. Kajak bardziej. Już. Jak coś. Fajnie. Fajnie się pływa. Nie ma żadnych... O! Coś utupnąłem przypadkowo, więc sorki. No i fajnie, szybko docieramy do celu misji. Nie w Need Speedzie, kurde, po części bym powiedział. Ale fajnie, już się dostaliśmy bez pluskania się. Po prostu szybko i zwinnie. Wierny akolita. Trzeba teraz zapolować na wrogów mentora. Jakiegoś tam mentora, nie wiem. Did you bring a canoe? Or do you expect your gentle breeding to keep you from the alligators? Best take one of mine then. And learn to use it right quick. Ok, ok. To mnie czegoś nauczysz pewnie. To podążamy za Elise, tylko nie tą Elise, tylko Sir. Smugglers. Such an ugly word.
Even slavers are called merchants. Why can't my title be Queen of the Bog? Protector of innocence. Paddling instructor. And champion of trade. Too long to fit on a wanted poster. Tell me, when did your troubles with Macandal's men begin? About the same time the Spanish governor arrived. Just a big old coincidence, I'm sure. This is as far as the water will take us. Okay, dobra, koniec próbowania. They set up their base around a wrecked ship that ran aground not far from here. The other base is a little further along. There. I'll check out this base. You scout ahead. Oui, oui, mon capitaine! Ale może nie po francusku, co? Wystarczy, że już francuskiego mam Unity. O, w dupę! Jakie gówno! Wow! O, piękny quick time event. Glad I didn't put money on that fight. What a lust! And barely a scratch on you. Now here's a pretty prize. An alligator egg. Aha, teraz take mam it. Go skurować, nie? You've earned it. A nie. Tutaj mam przeszukać. Gniazdo? Mam szukać. Jajka? Aveline! A woman among reptiles. Takes one to know one. Why, that it does. Right then. If you don't run the bastard through right here, I'll meet you at the next base. Trzeba ich zabić w 3 minuty. Okej. No to nie poradzimy sobie. Przyszymy. Podwójne zabójstwo. Jeb, jak tu kurde kosa jest. Okej. O, niedobrze mi się zrobi, ja wiem. A wszystko wiem, rozumiem. Dobra. A teraz mam wejść, okej. Czekaj, gdzie to było? Gdzieś na dole, niżej. No, nie tu. Pokręcę się znowu, to znajdę przejście. No tu. O, pięknie. My faithful acolyte, the day of the sacred ceremony draws near. I am in want of nothing but more men to join our ranks. Gather the faithful and await my word. Może jeszcze zdążymy coś zrobić. Zobaczymy. No, biegniemy. O, możemy przy okazji wziąć tą łódkę. Jakoś mi ta łódka wciągnęła, szczerze mówiąc. Jest mobilna, widzę, w transporcie. Więc skorzystamy z tej oferty. Będziemy po prostu odmawiać. O kurde. Zbyt czuła ta gałka jest niekiedy. Nie przypłyniemy? Tak, serio, czy udajesz? Trzeba będzie się dostać w inny sposób już. Taki nasz bardziej tradycyjny. Więc nie robi różnicy jak się tam dostanę. Tyle by się dostać. No i git.
Albo zdążymy jeszcze zrobić jedną misję, albo po prostu skończymy odcinek. No nie, zobaczymy. To mamy punkt widokowy do odświeżenia. Jak mi się uda, to go zrobimy. Trzeba najpierw ogarnąć, jak się dostać. Jest. Okej. Okay. Bez jaj. Zrobimy tak. Hit. Dobrze. Jak tak lubisz skakać, high dive wyrobić, dowolnie. Okej. A dlaczego ona skacze? No tego nie czaję. Ja nie chcę skakać. Kurde, Eweliny, nie wydurniaj się. O, git. Ło, ale zlagowało na chwilkę. Ale dobra, jest już. Masz sposób. Jak się tu dalej dostać? Tam chyba mamy ten punkt widokowy. No, tak trochę zrąbaliśmy sprawę. No i tutaj to wszystko jest. Okej. O! Jak dziwnie, ale jest. To czego szukamy? A! Szczerze mówiąc, misję to chyba sobie zrobimy na następnym odcinku. Tylko odświeżymy punkt widokowy. I po prostu pożegnamy. I dopiero kiedy będziemy nagrywać? W sobotę będzie kolejny odcinek. Z Unity. Z Liberation. Tak, rozumiem. Rozumiem, że tak często nie nagrywam Liberation, ale po prostu... Zakładam, że to nie jest seria taka jak Unity, że codziennie. Nie wiem, może jak będą święta, to wtedy będą codzienne odcinki, ale no teraz tak jakoś mi nie pasuje za bardzo. Co ty, Evelyn, robisz? Ciebie nie ogarniam. Chcę, żebyś się tam dostała, o! Za którymś razem ogarnęłaś sprawę. Teraz tutaj jeszcze. Jak ona się nie boi po takich drzewach spinać, to jest naprawdę coś nieprawdopodobnego. Dobra. No i tu się pożegnamy. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się. Na razie. Yo!